Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na pierwszej transmisji na żywo tutaj na fanpage Kernał. Ja nazywam się Koma Nagata i dzisiaj dla Was poprowadzę właśnie live'a z targu 4 Design Days. Są dzisiaj ze mną eksperci marki Kernał. Jest ze mną Gabriela Kożuszek, product manager, jest Ewelina Chudy, kierownik handlu i Tomasz Bytner, również product manager. Dajcie nam sekundę na chwilę, żeby właśnie tutaj zobaczyć, czy wszystkie kwestie techniczne są w porządku. Jeśli ktoś już z nami jest, to oczywiście napisz nam, czy słychać i czy widać, bo znajdujemy się dzisiaj w dosyć dużej hali w centrum kongresowym w Katowicach. Chcemy Wam pokazać właśnie dzisiaj na tym live'ie stoisko Kernał i trochę Was poedukować, jeśli chodzi o branżę AGD, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat sprzętu AGD do naszych ekspertów, jak tutaj czekają na Wasze pytania, to piszcie w komentarzach, wszystko będziemy przekazywać i pod koniec live'a udamy się na jeszcze jedno stoisko, tutaj właśnie na targach, na stoisko Vigo. Jest to studio mebli kuchennych, gdzie zobaczycie produkty AGD właśnie w ekspozycjach, czyli tam, gdzie ich miejsce. Także sekunda na to, żebym zobaczyła sobie, czy tutaj wszystko gra. Zachęcam Was do tego. O, jest już z nami 6 osób. Widzicie? Patrzcie, jak fajnie to wszystko wygląda. Ewelina jest już z nami. Fajnie, Ewelina, daj nam znać koniecznie, czy światło, dźwięk i obraz jest w porządku. Jeśli tak, to będziemy lecieć dalej i będziemy Was tutaj edukować trochę. Mam nadzieję, że mój podgląd to tylko słychać, widać. MK Group Lubaczów pozdrawia Grzegorz Kamuda. Super, fajnie, że jesteś z nami, Grzegorz. Jeśli masz ochotę, Ty bądź też wszyscy, którzy nas oglądacie, to udostępnijcie naszą transmisję dalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o marce Kernał, o tym, kto za tym wszystkim stoi i nasi eksperci na pewno będą się śmiało dzielić swoją wiedzą. Na sam początek, żebyście mieli świadomość o tym, czym jest marka Kernał, porozmawiajmy trochę o niej, bo Kernał to polska marka. I od jak dawna marka Kernał, Ewelina, do Ciebie pytanie, jest na rynku polskim? Tak, marka Kernał to polska marka, jako jedna z nielicznych na naszym rynku. Jesteśmy marką, istniemy na rynku 6 lat. Marka została stworzona przez firmę Galicja, która ma 27-letnie z kolei doświadczenie w branży AGD. Produkty zostały dopasowane do potrzeb klientów. Mając tak duże doświadczenie w branży AGD, możemy robić to na wysokim poziomie pod naszych klientów. Super. Krótko, zwięźle i na temat. Myślę, że już wszyscy będą wiedzieć, że Kernał to polska marka. Gabrysia, pytanie, jaki jest asortyment marki Kernał obecnie? Tak jak Ewelina powiedziała, jesteśmy polską marką, jedną chyba z nielicznych na rynku z pełnym asortymentem gospodarstwa domowego, czyli mamy w swoim asortymencie zarówno chłodziarki, pralki, suszarki, kuchnie wolnostojące, piekarniki do zabudowy. Idąc dalej, bardzo dużą gamę okapów, zlewów granitowych, stalowych, baterii, kończąc na środkach czystości. Jesteśmy liderem, mogę otwarcie powiedzieć, że liderem na rynku w okapach. Mamy zarówno okapy designerskie, wyspowe, mamy okapy przyścienne, okapy do zabudowy, teleskopowe, ekonomiczne bardziej, okapy podszewkowe do mniejszych kuchni, także możemy dotrzeć do grona klientów na każdą kieszeń. Ekstra, super. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja tutaj już patrzę, Mariusz pisze, ale piękne stoisko, tak? No, to jest zespół marketingu i cały zespół Kernał się bardzo starali. Także cieszymy się bardzo. Tomasz Zemczak pisze, witam, witamy Cię również. Tomasz, jeszcze pytanie o markę i o asortyment. Czym ona wyróżnia się w rynku? Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz asortyment, wyróżniamy się na pewno długą 5-letnią gwarancją. Śmiem powiedzieć, że jesteśmy jedną z nielicznych marek, która, lub też marką, która ma największą ofertę urządzeń z pełną 5-letnią gwarancją. Super, 5 lat gwarancji. Na co warto w dzisiejszych czasach zwracać uwagę przy wyborze zakupie sprzętu. Mhm. I co warto podkreślić, nie jest to... jest to pełna gwarancja producencka, czyli całe urządzenie ma takie same warunki w pierwszym, drugim, jak i również trzecim, czwartym i piątym roku użytkowania. Wow, super, czyli 5 lat gwarancji na wszystkie produkty marki Kernał, tak?
na większość produktów. Okay. Nie na wszystkie, na większość. Super. Dobra, ja już tutaj sprawdzam, co jest. Alina z nami, marszałek. Alina, pozdrawiamy z Katowic. Jeszcze mam pytanie tutaj do Eweliny. Jakie są topowe produkty marki, które sprzedają się najlepiej, najczęściej? Jakbyś mogła wymienić tam na właśnie trzy, czy też pięć, albo nie wiem, 10 topowych produktów. Nie wiem, ile zdążysz wymienić. Myślę, że to tak naprawdę trudne zadanie, dlatego że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, nasza marka to nie jedna kategoria produktów. My jesteśmy ekspertami w bardzo wielu kategoriach. Mamy okapy i tutaj można powiedzieć, że jesteśmy liderami. Idziemy zgodnie trendami na rynku. Mamy bardzo bogatą ofertę okapów do zabudowy, które dzisiaj stanowią bardzo duży udział sprzedaży rynkowej. Mamy bardzo świetne piekarniki, które w roku 2018 bardzo urosły. Osiągnęliśmy bardzo fajny efekt sprzedażowy. Bardzo jesteśmy też dumni ze swoich płyt indukcyjnych. Okej. Czy tak jak w tym momencie bardzo dobrze sprzedają się suszarki do bielizny. Jest to nasz nowy produkt i widzimy tutaj bardzo świetne efekty sprzedażowe. To tylko myślę jedne z niewielu naszych produktów. Mhm. Ekstra. Czyli tutaj eksperci już podzielili się swoją wiedzą na temat ogólnie marki i asortymentu. Ja tutaj sprawdzam, czy coś piszecie. Piszecie, może jakiś konkurs live dla oglądających, pyta Grzegorz. No nie przewidzieliśmy dzisiaj żadnego konkursu na live, ale mamy jeden rabat tutaj dla odwiedzających targi, więc jeżeli Grzegorz masz zamiar przyjść na targi, to Ewelina tutaj pod koniec transmisji co nieco powie na temat tych rabatów, tego konkursu. Także możesz śmiało poczekać. Tomasz pyta, czy posiadacie piekarnik Dual Cook. Tomasz Zemczak pyta, czy posiadamy piekarnik Dual Cook? Obecnie nie posiadamy piekarników Dual Cook, natomiast mamy nadzieję, że w niedługim czasie nasza oferta urządzeń grzewczych zostanie poszerzona również o ciekawe urządzenia kompaktowe. Jak najbardziej. Czyli co, pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda nasze stoisko, nie tylko tutaj przy stoliku, ale ogólnie, co tutaj mamy ciekawego. Także teraz Was trochę oprowadzimy po stoisku, pokazując produkty, topowe produkty marki Kernał i ich funkcjonalności, czyli co będziecie mieć Wy jako konsumenci być może, którzy będą chcieli na przykład zakupić produkty marki Kernał. Jakie korzyści będziecie mieć właśnie z tych produktów? Gabrysia, czy Ty mi możesz pokazać jakieś topowe produkty? Bo zajmujesz się w firmie głównie okapami, jak i zlewami, tak? Zlewo z materiałem. Dokładnie. Pokaż nam, co tutaj mamy ciekawego na stoisku. To może zacznijmy od okapów. I okap chyba nasze jedno z najnowszych dzieci, okap sterowany gestem. Tutaj poproszę kolegę statystę. On nam troszkę jest wyższy, będzie mógł nam zaprezentować, jak ten okap działa. Dobra. Jest to okap sterowany gestem do zabudowy. Mamy go w dwóch szerokościach, 60 i 90 centymetrów, na razie w kolorze czarnym. Aby uruchomić światło, czyli oświetlenie, paski LED, musimy przytrzymać, tak jak kolega tutaj demonstruje, około 2 sekundy i światło się zaświeci lub zgaśnie. Aby uruchomić okap, musimy poruszać ręką od lewej do prawej strony i w taki też sposób zmieniamy tryb pracy okapu. Ma on zasłonięte filtry, jest to okap o dużej wydajności, ponieważ ma aż 650 metrów, to jest bardzo duża wydajność, ale przy tym jest okapem cichym, czyli to, czego klienci teraz szukają, czyli okap cichy, ale o dobrej wydajności, a poza tym ładny, designerski, co prawda jest schowany w szafce, ale teraz jest moda na to, żeby oświetlenia robić w sposobach takich pasków LED-owych. Mhm. Widzimy, że to jest trend na rynku i coraz więcej takich okapów się pojawia. Wcześniej było standardem oświetlenie, tak jak mamy tutaj w okapie wyspowym naszym białym. Jest to okap o troszkę mniejszej wydajności, 550 metrów, ale jest bardzo fajny, designerski okap wyspowy ze sterowaniem dotykowym. Natomiast oświetlenie jest już standardowe, okrągłe żarówki, okrągłe LED-owe, prawda? Następnym naszym okapem jest to okap, który cieszy się też bardzo dużą popularnością w szerokości 90 cm. Jest to okap sterowany dotykowo, czarny, z ozdobną listwą. Oświetlenie LED-owe, tak samo jak w tamtych przypadkach. Okap o jeszcze większej wydajności, ponieważ ma w trybie turbo aż 750 metrów. Może być zastosowany, tak jak podobnie okap nasz sterowany gestem, jako pochłaniacz lub wyciąg. Czyli
jako pochłaniacz mamy w tym momencie możliwość umieszczenia w nim filtrów węglowych lub jako wyciąg montujemy rurą do, na zewnątrz do komina do wyciągu, wiadomo. Ile ty, Gabrysia, musisz wiedzieć takich kwestii technicznych, to po prostu wow! I że kobieta odnajduje się w takich kwestiach, to naprawdę podziwiam. Pokażemy moją drugą grupę produktową, którą łączę zlewu zmywaki oraz baterie. Nasz jeden z nowszych zlewu zmywaków, nie bez przyczyny, prezentujemy tutaj zlewy w odcieniach czerni i szarości, czyli to jest trend, który teraz widzimy, że najlepiej się sprzedaje, najbardziej się podoba klientom. Jest to jeden z naszych nowych zlewu zmywaków granitowych, zlewu zmywak serii KGSM z bardzo prostym designem na ociekaczu. Nie ma on tutaj zbędnych zdobień, ponieważ trend w zlewach granitowych idzie po prostocie, czyli duża komora, głęboka komora z prostym ociekaczem, jednak z długim ociekaczem. Do tego bateria nasza, chromowa, bardzo fajna bateria do zastosowania przy dużych zlewozmywakach z dużymi komorami oraz przy kuchniach, które mają wyspę. Bez problemu przy tak wysokiej baterii jesteśmy w stanie napełnić głębokie naczynie wodą lub jakieś wiaderko, albo nawet bardzo wysoka. Ale co za tym idzie, ma ona perlator z systemem kaskad, czyli jest to perlator napowietrzający strumień wody w taki sposób, że ona nie chlapie i nie powoduje tego, że osadza się bardzo dużo kamienia. Właśnie, więc to bardzo istotne. Jest to bateria, która ma grupę akustyczną A, czyli jest to bateria bardzo cicha w swojej pracy. Co jest jeszcze fajnego, czego nie zobaczymy tutaj? Bateria, która ma mocowanie EasyFix, czyli bateria z łatwym montażem, bez problemu, nawet kobieta jest w stanie zdemontować, wykręcić lub dokręcić ją przy użyciu tylko ręki. Jasne. Także to jest bardzo fajna sprawa przy takim naprawdę dla kobiety, prawda? Dla osoby, która jest w stanie sobie sama zamontować. Dajcie znać, jak Wam się podobała prezentacja produktu w wykonaniu Gabrysi, bo moim zdaniem ma fenomenalną wiedzę techniczną, jeśli chodzi o produkty. Naprawdę. Dziękuję. Podziwiam. Mamy tutaj aż 35 osób. Strasznie fajnie, że jesteście, co nas ogromnie cieszy. Jest właśnie Maciek, Tomasz, Daniel, Michał. Fajnie, że jesteście. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Na pewno na nie odpowiemy. Czyli mamy pierwszą grupę, dwie grupy produktów, w sumie trzy nawet omówione. Tomku, co ty nam pokażesz? Zapraszam. Chciałbym zacząć od chłodziarek. Pierwszym takim urządzeniem, które tutaj właśnie chcielibyśmy zaprezentować, to jest urządzenie, które weszło około miesiąca temu do naszej oferty. To dość świeży temat. Nowość. Chłodziarka z czarnym szkłem na froncie. Czarne szkło na froncie, bardzo urządzenia, które są właśnie bardzo chętnie kupowane obecnie. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim klasa energetyczna A++, czyli mamy urządzenie bardzo energooszczędne. Bardzo ładne, ciekawe wykonanie wnętrza. Mamy tutaj komory 0 stopni, idealny pojemnik do przechowywania serów, do przechowywania mięsa w tej temperaturze około 0 stopni. Właśnie te potrawy są, te produkty są przechowywane dłużej. I mamy co najważniejsze dwa osobne obiegi, czyli technologia multi-cooling, dzięki czemu możemy niezależnie regulować temperaturę w chłodziarce, jak również w zamrażarce, ustawiając właśnie, dostosowując temperaturę do naszych potrzeb. Super, okej. Okay. Bardzo designersko wygląda. Tak, nie? Zgadza się. Naprawdę. Bardzo ładnie się prezentuje i co najważniejsze, jest bardzo łatwo w utrzymaniu czystości. Szkło wystarczy przetrzeć i jest gotowe. To produkt praktyczny. Ładnie wyglądający także. Mamy też tu drugą. Mamy drugą chłodziarkę, tak zwaną chłodziarkę French Door. Duża pojemność, 90 cm szerokości, także z dużym displayem, wyświetlaczem na froncie. Na dole znajduje się część mrożąca, czyli mamy tak zwany zamrażalnik tutaj. Szuflady bardzo praktyczne i wygodne w użyciu. Otwieramy, są na prowadnicach oraz bardzo dużą pojemność, jak widać, bardzo dużo się w nim mieści. Ciasta które tutaj serwujemy. Zapraszamy na nasze stoisko, na dokładnie. Bardzo pyszne ciasto. Tutaj możecie zobaczyć nasze ciastka, które jak, jeżeli się wybierzecie do Katowic, to na pewno takie ciastko możecie się poczęstować, więc one się chodzą teraz w lodówce. Oczywiście. Tomku, pokażmy coś jeszcze. Jeśli chodzi o dalszą część jakby urządzeń, kolejną nowością, kolejnym urządzeniem, które właśnie niedawno weszło do naszej oferty, to są zestaw pralka oraz suszarka. Skupię się może na suszarce. Jest to suszarka kondensacyjna do odzieży w klasie energetycznej A++ i także z pompą ciepła.
Mamy tutaj 8-kilogramowy załadunek, czyli mamy bardzo dużą pojemność, tak samo jak w przypadku pralki. Zwrócę uwagę na design, spójny design, urządzenia wyglądają tak samo, ładnie się prezentują. Mamy duży otwór załadunkowy, bęben mamy podświetlony, także widać, co jest w środku, naszą odzież. I co najważniejsze, mamy kilka programów suszenia. Ekstra suche do szafy, mamy poziom suszenia taką wilgotnością, która pozwoli nam łatwo rozprasować jeszcze te rzeczy, czyli odzież nie będzie przesuszona, będzie idealna do dalszego wyprasowania. No tutaj naprawdę błyszczycie wiedzą techniczną bardzo dobrze, bardzo. Co jeszcze pokażemy? Piekarniki. Bardzo bym chciał jeszcze pokazać piekarniki, jeśli tutaj chodzi... Umieszczone, wyspie. Tak, tutaj o front. Mamy tutaj zestaw piekarnik w czarnym szkle. Pyrolityczny z funkcją pyrolizy, czyli bardzo łatwe czyszczenie. To go właśnie wyróżnia z większości urządzeń. Dzięki funkcji pyrolizy wszelkie tłuszcze, też resztki potraw, które w trakcie pieczenia one pozostają na ściankach, wystarczy bardzo łatwo włączyć jedną funkcję. W temperaturze 500 stopni wszystkie pozostałości się wypalają. 500 stopni, czy wy to słyszycie? Jest to program, który trwa około 2-3 godzin, natomiast po przeprowadzeniu takiego programu czyszczenia urządzenie jest jak nowe. I nie trzeba używać żadnych detergentów, żadnych środków. Chciałbym jeszcze zwrócić na design tych urządzeń. Tutaj mamy czarne szkło, bo mamy mikrofale także w czarnym szkle, które idealnie się komponują. Pewnie. Właśnie super wygląda to. Dajcie znać, czy Wam się podobają produkty marki Kernow. Jestem strasznie ciekawa. Przypominam, że za chwilę przejdziemy do stoiska Studia Mebli Kuchennych Wigo, gdzie zobaczycie właśnie te produkty, niektóre w ekspozycji, czyli umieszczone już tam, gdzie ich miejsce, prawda? A mamy tutaj póki co pytanie. Maciek Kęsicki pisze, MK Grup Lubaczu wita po raz drugi. Super, witamy Was bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście. Tomasz Zemczak, będę jutro, proszę nie zjeść wszystkiego. Czyli macie ciastka zostawić Tomkowi na jutro. Postaramy się, ale nie obiecujemy. Strasznie fajnie, że piszecie. Grzegorz za to pyta, jakie środki, metody polecacie, żeby umyć czarny granitowy zlew? Gabrysia, to jest pytanie do Ciebie. To jest pytanie bardzo często zadawane przez klientów, ponieważ przy zlewach granitowych musimy pamiętać o czystości systematycznej. Mm-hmm. Jednym z najprostszych sposobów, który ja serdecznie polecam, to jest ocet. Zwykły ocet i musimy o tym pamiętać, żeby to było faktycznie robione systematycznie. Co to znaczy systematycznie? Dwa razy w tygodniu przecieramy zlew, czy jasny, czy czarny, tak jak kolega pyta, octem, ściereczką, wycieramy później do sucha i nacieramy olejem jadalnym. Musimy pamiętać, żeby zamknąć pory zlewozmywaka, musimy go natrzeć olejem i robić to naprawdę systematycznie. Wtedy zlewozmywak będzie miał długą żywotność. Przy jasnych zlewach, typu zlewach w kolorze sand, zlewach w kolorze białym, musimy pamiętać, że przy każdym wylaniu ciemnego napoju, czy to kawy, czy to herbaty, czy barszczu, musimy go wytrzeć nawet od razu płynem do naczyń, zmyć to wszystko, bo zlew granitowy zjada kolory i taka jest prawda, że jak nie będziemy przy tym systematycznie, niestety to nie jest to samo co zlew stalowy i musimy o tym pamiętać. Czyli ocet, a jeśli nie, jeśli chcemy być bardziej wygodni, w swoim asortymencie w marce Kernow mamy specjalny płyn, środki do oczyszczenia zlewozmywaków i granitowych, i stalowych. Ekstra. Także myślę tutaj, że Grzegorz, jeżeli będziesz miał jakiś problem z czyszczeniem granitowego zlewu, to koniecznie musisz albo pisać na Messenger do Gabrysi, albo po prostu zastosować się do tych rad, które dopiero usłyszałeś. Fajnie, że pytacie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie śmiało. Póki jeszcze jesteśmy tutaj z naszymi ekspertami na stoisku, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pisze właśnie tutaj Grzegorz. Fajnie. Ewelina, może Ty w ogóle nam powiesz, gdzie produkty marki Kernow można kupić? No bo my tu gadu o tych produktach, ale jeżeli ktoś się faktycznie zaciekawił, no to gdzie ma kupić te produkty? Mamy bardzo wiele miejsc w Polsce, gdzie można nasze produkty kupić. Mhm. Dla tych, którzy nie chcą wychodzić z domu, zapraszamy na naszą stronę internetową kernow.com. Dla tych, którzy chcą nie tylko zobaczyć nasze produkty w kamerze, a chcą zobaczyć je na żywo, zapraszamy do 365 sklepów z sieci Max Electro. Mhm. Jak również zapraszamy do specjalistów z studiów mebli kuchennych.
kuchennych, gdzie też nasze produkty znajdują się na ekspozycji i myślę, że ci wszyscy fachowcy odpowiedzą na pytania, które Was zainteresują dotyczące naszej marki. Mhm, mamy tutaj właśnie też krótkość o kawę, może pokażmy. Dokładnie tak. Mhm. Możemy wspomnieć, że można również nasze produkty kupić w salonach Black Red White, czy jak również w salonach Agata Meble. Serdecznie zapraszamy. No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o studiach mebli kuchennych, więc teraz udamy się na stoisko firmy Vigo, gdzie zobaczycie właśnie produkty już zamontowane tam, gdzie ich miejsce. Mamy tutaj 40 osób na transmisji na żywo, co nas niezwykle cieszy, tym bardziej, że jest to godzina obiadowa, pewnie też jesteście w pracy, a mimo to oglądacie naszą transmisję. Ja Wam bardzo dziękuję, myślę, że widzowie również. Dajcie znać, jak sobie nasz zespół Kernel poradził, bo to ich pierwszy live, prawda? Dokładnie pierwszy tak. Live tutaj na transmisji. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy mają więcej takich live'ów kręcić i Was trochę właśnie edukować, jeśli chodzi o sprzęty AGD. Nie? Świetnie, dziękujemy bardzo. Super, my się udajemy teraz do stoiska Vigo, więc musicie sekundę poczekać, bo mamy do przejścia kawałek stoisk. A w międzyczasie też zobaczycie, jak targi wyglądają od wewnątrz. Jest tutaj na targach For Design Days ponad 300 wystawców, czyli naprawdę świat wnętrz, świat designu się tutaj zjechał do Katowic, więc myślę, że to też jest fajna opcja po to, żeby się trochę zainspirować, jeżeli się czymś takim interesujecie. Tutaj mam nadzieję, że w tle coś będzie widać. Kto tu się w ogóle wystawia? Mamy tutaj producentów mebli, producentów łazienek. Naprawdę fenomenalne stoiska. Ja jestem po prostu pod wrażeniem, jak to wszystko pędzi do przodu. Mam nadzieję, że Gosia ze studia Vigo już na nas czeka i na to, żeby podzielić się również swoją wiedzą, jak właśnie ona wykorzystuje markę Kernel w swoich projektach, bo jest też projektantem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jest fenomenalna, naprawdę jedna z najlepszych w Polsce, uważam. Ma aż cztery swoje studia w Polsce, więc naprawdę fenomenalnie, a jeżeli idę za szybko i tracę zasięg, albo coś jest niewyraźnie, to piszcie. Frankę było, było Tomasz, jest właśnie Frankę tutaj, między innymi Frankę, jak mówię, jest ponad 300 wystawców, mam nadzieję, że też coś tam w międzyczasie oblukacie, co tu jest, a już jutro o godzinie 13 również transmitujemy dla Was live'a ze stoiska Vigo. Mam już tutaj stoisko Vigo za plecami, zobaczcie, jak piękną kuchnię Gosia przygotowała, to jest jedna z trzech kuchni. I właśnie w tej kuchni mamy zamontowane produkty marki Kernel. Już do niej idziemy. Gosia, mam nadzieję, że za nas jest już dostępna. Tak, cześć Gosia. Małgorzata właśnie tak tutaj przed nami. Super, właśnie wędrujemy do Ciebie ze stoiska Kernel. Okej. Jak targi? No, pełne wrażeń. Bardzo pozytywnie, bardzo duża ilość odwiedzających, także po prostu jesteśmy już wykończeni, ale jeszcze mamy trochę siły. A to dopiero drugi dzień, tak? Jutro będzie dopiero ogień, zapraszamy wszystkich serdecznie, dlatego że jest dzień otwarty, więc wszyscy możecie do nas dotrzeć. Zapraszamy oczywiście. Tu i na inne nasze ekspozycje. Oczywiście, tak, dokładnie, tak. Jutro live o 13, już właśnie tutaj wypromowałam Gosia. Gosia, powiedz, bo w Twoich ekspozycjach są piekarniki marki Kernel. Powiedz, co one w sobie mają, bo widzę, że znaczy, przede wszystkim mamy ciasteczka, nie, teraz mamy parówki. Ja przejdę może, tak? O, dokładnie. Mamy, przyjaciele francuskie, parówki. Oczywiście te piekarniki prezentujemy jako markę na swoim stoisku, ale też wykorzystujemy praktycznie. To nie jest tylko tak, że one są wstawione, pieczemy w nich i ciasteczka na słodko i na słono. I to, co można powiedzieć o tych piekarnikach, bo w sumie na tym dzisiaj będziemy skupiać, to, że bardzo ładnie komponują się z tego typu kuchniami. Na co warto zwrócić uwagę, to na to, że nie mamy tutaj srebrnych elementów, prawda? Bo te trendy, które mamy teraz, to są ziemiste kolory, kolory natury, no i bardzo często pojawiają nam się inoksowe rzeczy. Co zrobić? No właśnie. Wtedy warto wybrać właśnie tego typu sprzęt, jak makarna, czyli z czarnymi rączkami, z czarnym szkłem. Nie mamy elementów, które zakłócają nam ten design całej aranżacji. Oprócz tego oczywiście, że one ładnie wyglądają, no bo to widzimy. Pomimo tego, że my gotujemy tutaj intensywnie i my ich nie czyścimy, naprawdę one są małe. Tak, ale są, nie palcują się w mocny sposób, a tutaj cały czas praktycznie na nich pracujemy. Mają oczywiście chłodzenie obudowy, no to jest podstawa, ale co bardzo ważne, przy tych piekarnikach mamy też pyrolizę, czyli system automatycznego czyszczenia tych piekarników, co bardzo dobrze się sprawdza, szczególnie po wielu pieczeniach możemy odpalić piekarnik na wysoką temperaturę, ten piekarnik nam się wyczyści, wyprzątniemy tylko z niego to, co pozostanie i mamy wszystko załatwione. Multifunkcyjne piekarniki o świetnym designie,
i przede wszystkim właśnie to, co wspomniałam, brak tych elementów, które mogą zakłócać tam ten styl, który teraz się pojawia, czyli bez tych srebrnych. A możemy otworzyć jeden wygaśnik? Oczywiście, że tak. Ja wiesz, to zamknę sobie tylko tą szafę. Dobrze, dobrze. Będziemy mieć lepszy podkład. O, super. Bo tutaj w środku one też mają prowadnice teleskopowe, tak, prawda? I teraz wiesz co, bo blachy widzisz, wszystkie wykorzystujemy do pieczenia. Ja sobie zaraz sprawdzę, czy mamy jeszcze jakąś... I mamy kucharza, który wypieka na tak, targach. Dokładnie. Ja wezmę, mogę się dać z ciasteczkami po prostu, ale oczywiście, wiesz co, nie będziemy prezentować, bo teraz tak, przygotowujemy, ale ja może pokażę na jednej rzeczy. Oprócz tego, nie mamy tutaj standardowych drabinek, czyli te blachy nie wsuwamy w drabinki, ale mamy system, na którym mocujemy blachę i potem ta blacha delikatnie nam wjeżdża. To jest bardzo fajny system, z tego względu, że nie musimy bać się, że ta blacha nam wyleci z tego piekarnika. Ona pozostanie na tych prowadnicach i to jest bardzo wygodny i bezpieczny system takich piekarników. W związku z tym, że my tu cały czas gotujemy, dokładnie te piekarniki są użytkowane. Ale po to one służą, po to one są, nie? Żeby w nich po prostu piec. To jest bardzo ważne, że piekarnik ma fajnie wyglądać, bo to też jest podstawą tego designu, ale ma być funkcyjny, a on bardzo jest nastawiony na to, żeby klientowi w sposób łatwy, w sposób taki instynktowny umożliwiać pieczenie. Jest multifunkcyjny, więc praktycznie wszystko możemy na nim wykonać. Myślę, że super. Po prostu jest to taka optymalna propozycja dla klientów, którzy szukają prostej formy, bez dodatkowych elementów ozdobnych, które mogą gdzieś się kłócić z designem, rewelacyjne rozwiązanie. Moim zdaniem również. Może pokażmy z daleka, właśnie, przejdź wygląda. Dokładnie, bo to będzie najlepsze, żeby widzieć obraz właśnie tak, ekspozycji. Całej kuchni. My odejdziemy, tak, dokładnie. Za wyspy pokazać, jak on wygląda, jak on się prezentuje. Przy okazji całe stoisko. Tak. A tutaj oczywiście nam się prezentują te piękne wypieki, które mamy wypieczone w piekarnikach. Tak, dokładnie. Więc mamy dwa w jednym. I wizualność, i funkcję. I praktyczność, tak, dokładnie. Oprócz tego oczywiście, że prezentujemy w tej kuchni piekarniki, mamy też, ja tylko uchylę oczywiście, bo tu mamy lodóweczkę Kernela z zapakowaną produktami do pieczenia, więc nie będziemy uchylać rąbka tajemnicy. Oczywiście, to nas kucharz tam ma. Natomiast oczywiście lodówka pojemna z zamrażalnikiem, z chłodziarką energooszczędną, więc tutaj absolutnie możemy dopasować i piekarnik, i chłodziarkę. Ale ja bym przeszła i tutaj przeprosimy na chwilę. Do zmywarki, dlatego że tutaj prezentujemy zmywarkę też Kernela. Ja może ją całą uchylę. Jasne. Bardzo fajna zmywarka. A dlaczego? No właśnie. Przede wszystkim posiada ten trzeci kosz, który jest koszem na szklance. I to nie była żadna nowość, dlatego że sporo firm ma takie kosze. Ale ta zmywarka akurat, ja przejdę z drugiej strony, ma te kosze, proszę zobaczyć, zobaczcie sami. Demontowane. I teraz każdy się zapyta, po co? Dwie funkcje tych koszy demontowanych. Po pierwsze, w momencie, kiedy mamy wysuszone szklance, my nie musimy każdego nożyka, widelczyka wyciągać, tylko idziemy z tą tacą, otwieramy się szufladę, zdejmujemy i wyjmujemy i układamy. To jest jedna rzecz. Ale teraz bardzo często pojawia się pytanie, w momencie, kiedy mamy kieliszki, my nie chcemy tych kieliszków myć, nie wiem, w dolnym koszu, i to są naprawdę wysokie kieliszki, wystarczy, że zdemontujemy taką wkładkę, czy jedną, czy drugą, bo obie są demontowane, i wtedy robi nam się na tyle duża przestrzeń, że ten kieliszek możemy włożyć do tej zmywarki, zabezpieczyć go produktem, który jest przeznaczony do kieliszków, i wtedy absolutnie nie mamy żadnego problemu z wydomyciem właśnie takich szklanych, dużych elementów. Więc to są dwie takie funkcje, które są bardzo ważne przy tych koszach wkładanych. I ta zmywarka też ma 5-letnią gwarancję, prawda? Oczywiście, że tak. Też nie wspomnieliśmy przy piekarni, to jest bardzo ważne. Warto zwracać uwagę na to, jakie sprzęty wybieramy i dlaczego je wybieramy. Oprócz tego, że one ładnie wyglądają, to też ta gwarancja, 5 lat gwarancji daje nam to pewność, że nawet jeżeli coś się zdarzy, bo może się zdarzyć, najlepsze auta się psują, więc pewnie, oczywiście. Absolutnie, po prostu musimy tutaj założyć każdy scenariusz. Mamy 5 lat ochrony od producenta, to jest absolutnie bardzo ważne. I szczerze mówiąc, proponując sprzęt naszym klientom, zwracamy na to uwagę. Wybierajcie ten sprzęt, który jest już objęty dłuższą gwarancją, bo to daje poczucie bezpieczeństwa, komfortu absolutnie. Oprócz użytkowania, te gwarancje to bardzo ważne. Ja jeszcze może wrócę do zmywarki. Oczywiście. Oprócz oczywiście tego kosza górnego, o którym już rozmawialiśmy, warto wspomnieć, że to są bardzo energooszczędne zmywarki.
na tej zmywarce możemy około 850 litrów rocznie zaoszczędzić wody w stosunku do marek innych producentów, co jest fajnie, bardzo energooszczędna zmywarka. Oczywiście mnóstwo programów, ale na czym się skupiłam? Na tym programie Higiena, tak? To jest bardzo fajny program, który też nie każda zmywarka posiada, a daje nasz ten komfort wyparzenia tych rzeczy, które na przykład przy małych dzieciach posiadamy i to też możemy w tej zmywarce zrobić. Ja ją sama testowałam też, bo oczywiście w momencie, kiedy wprowadzamy jakiś produkt, to musimy testować dokładnie. I powiem tak, że to jest zmywarka za rozsądną kwotę, z 5-letnią gwarancją i bardzo fajnie dająca możliwość fajnego użytkowania, bo właśnie te demontowane kosze, możliwość organizacji przestrzeni, to jest to, na co warto zwracać uwagę. 5-letnia gwarancja, powiedzieliśmy, 15 kompletów, czyli bardzo dużo naczyń, a mieścimy w tej zmywarce. Ile stopni temperatur? 5 dokładnie. Ja nie jestem w stanie też pamiętać dokładnie, ale to jest naprawdę bardzo rozbudowana zmywarka i to nie jest tak, że mamy 3 temperatury. Oczywiście jest rozbudowana. Wszystkie aquastopy i tak dalej, te filtry antybakteryjne ta zmywarka również posiada. Więc po prostu ja tylko wiem, bo to mamy na... Tak, dokładnie. Proszę zobaczyć na pojemność. Mamy możliwość i regulacji tych koszy, o których mówiłam. Duża pojemność wszystkich koszy górnego. Więc jeżeli szukamy zmywarki funkcyjnej, zmywarki o 5-letniej gwarancji, zmywarki, która będzie miała ten kosz właśnie górny, o którym rozmawialiśmy. Zaczytowalny. Tak, jeszcze raz pokażę to, że to możemy wyciągnąć, czyli osobę musimy całe tej tacy brać, ale to możemy zostawić na sztućce, tu możemy włożyć kieliszek i przepuścić tą rączkę. Myślę, że wyśmienite rozwiązanie dla każdego, kto szuka zmywarki. Jeszcze raz podkreślamy, 5-letnią gwarancję. Tak, tutaj akurat upiekło się nam ciasteczka, nie ciasteczka, co to jest? Warówki w cieście francuskim. Warówki w cieście francuskim, bardzo fajnie. Gosia, bardzo dziękujemy. Zobaczmy jeszcze zmywarkę w zabudowie, czyli w ogóle jej nie widać. Tak, fronty nałożone i tutaj jeszcze mamy wykorzystany system bezuchwytowy, więc tą zmywarkę pięknie można skomponować z całością zabudowy, którą mamy tutaj pokazaną. Super. Gosia, bardzo Ci dziękujemy. Ja również dziękuję projektant bardzo. Widać, że to Twoja pasja. To jest nasza pasja, dokładnie. Nie tylko moja, ale też dziewczyn, które wszystkie tutaj obsługują. Zapraszamy na nasze stoisko, żeby zobaczyć sprzęt Kernała, żeby z nim się zapoznać i wiedzieć, co wybierać, by go dobrze gotować. Być tak? pewnym, dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję, Gosia. Dziękuję bardzo. Jutro Gosia będzie opowiadać właśnie też o innych produktach na fanpage'u Max Słownie o 13, prawda? Zapraszam serdecznie. Super. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. I my jeszcze pokażemy Wam właśnie całą tutaj ekspozycję z daleka, bo naprawdę ta kuchnia robi wrażenie. Zobaczcie ją tak w kilku ujęciach takich statycznych. Prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Tutaj na targach robi ogromne wrażenie. Piekarniki chodzą non-stop. Także naprawdę fenomenalne stoisko. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność dzisiaj na transmisji. Jeśli Wam się podobało, dawajcie nam tu teraz serduszka, kciuki w górę. Pomóżcie nam tą transmisję jeszcze dalej w świat wypuścić poprzez udostępnienie, także zapraszamy Was do tego i dziękujemy dzisiaj za to, że byliście. Forner pisze, my w biurze, ale tylko z płytą Cliff Yosemite. Yosemite, okej, okay, słychać, okej, okay. Barbara pisze, super. Dziękuję Wam bardzo i do